Witam ponownie i zapraszam po raz kolejny do obejrzenia filmu z grupy psychoedukacji. Dzisiaj zajmę się tematem faz uzależnienia. Jest to temat dosyć długi, temat często przerabiany na terapii, chociaż przyznam się, że też temat często nielubiany. Dlaczego? Ponieważ skonfrontowanie się ze własnym uzależnieniem, określenie fazy uzależnienia, w której jesteś, nie jest przyjemne. Nie jest przyjemne również zobaczenie miejsca, do którego dążysz, gdzie tak na końcu tak naprawdę czeka na ciebie tylko śmierć, jeżeli nie przestaniesz pić. Natomiast rozmowa o fazach uzależnienia ma również swoje pozytywne strony. Jakie? No przede wszystkim musisz pamiętać o tym, że w każdym momencie możesz przerwać picie. W każdym momencie możesz zacząć terapię. Musisz też pamiętać, że nie ma powrotu do kontrolowanego picia. To znaczy, że jeżeli zaczniesz pić, jeśli jesteś osobą uzależnioną, nie możesz przejść z fazy chronicznej, na przykład do picia towarzyskiego, czy do fazy ostrzegawczej. Jest to po prostu niemożliwe. Nadzieja jest w tym, że możesz leczenie zacząć w każdej fazie choroby, możesz w każdym momencie wydostać się z tej pralki. Mówi o fazach uzależnienia profesor Mendruda. To, co ważne w dzisiejszym mikrowykładzie, to jest fakt, że fazy uzależnienia mają określone swoje punkty kluczowe. Na początku jest picie towarzyskie. Picie sprawia tobie przyjemność. Pojawia się zwiększona ochota, tolerancja na alkohol. Pojawia się również mocna głowa. Faza ostrzegawcza pojawia się w momencie, kiedy masz pierwszą przerwę w życiorysie. Kiedy zaczynasz szukać okazji do picia, inicjujesz w towarzystwie wypijanie kolejek. Po wypiciu masz coraz lepsze samopoczucie. Stajesz się duszą towarzystwa. Alkohol przynosi tobie ulgę, zaczyna uwalniać cię od napięcia. A ten kluczowy fragment to to, że rozpoczęte picie kończy się urwaniem filmu. Pojawia się również picie ukryte w samotności czy na kaca. Kiedy wchodzisz w kolejną fazę krytyczną, w momencie, kiedy zaczynasz klinować, klinowanie, czyli picie na kaca, przynosi tobie ulgę. Pojawiają się wyrzuty sumienia, kac moralny. Zaniedbujesz swoją rodzinę, pojawiają się konflikty małżeńskie, nieobecności w pracy. Usprawiedliwiasz swoje picie licznymi okazjami. Wzrasta twoja agresywność, konflikty z prawem. Zaczynasz nieregularnie się odżywiać. Zaniedbujesz wygląd zewnętrzny, tracisz zainteresowania, które nie są związane z piciem. Może również wystąpić zaburzenie popędu seksualnego. Zaczynasz pić ciągami z okresami całkowitej abstynencji dla poprawy zdrowia, udowodnienia sobie i innym silnej woli. Zaczynasz składać przysięgi abstynenckie, a jednocześnie odczuwasz pustkę i bezradność. Kolejny etap zaczyna się w momencie, kiedy zaczynasz tracić kontrolę. Zaczyna się faza chroniczna. To są okresy długotrwałego upijania się, picie poranne, kac gigant, upijanie się w samotności, spadek tolerancji na alkohol, sięganie po alkohole niekonsumpcyjne, różnego typu wynalazki, fikołki. Rozpada się twoja więź rodzinna coraz bardziej, zaczynasz wynosić rzeczy, kraść, w celu zdobycia alkoholu. Następuje degradacja zawodowa, społeczna, otępienie alkoholowe, delirium, padaczka alkoholowa i choroby somatyczne, marskość wątroby, polineuropatia, skrajne wyczerpanie organizmu. Potem zaczynasz wpadać w tak zwaną betoniarkę. Jesteś w ciągu alkoholowym, leczysz kaca, robisz małą przerwę w piciu i tak na okrągło. Przerwa w piciu, ciąg alkoholowy, leczenie kaca, przerwa w piciu, ciąg alkoholowy, leczenie kaca. Tutaj masz dwa wyjścia. Jednym z nich jest śmierć. Niestety po długotrwałym piciu, na końcu fazy chronicznej, jest tylko śmierć. Możesz jednak zacząć również leczenie. Tak samo jak picie, tak samo leczenie ma pewne fazy. Pierwsza faza jest fazą odwykową. Najczęściej z tymi osobami spotykam się w oddziale szpitalnym. Jest to leczenie na pierwszym etapie. Ich celem jest tak naprawdę rozpoznanie swojego własnego uzależnienia. W tym momencie pracujesz nad tworzeniem planu zmiany swoich zachowań, nad odzyskiwaniem szacunku do samego siebie, zrozumieniem i akceptacją siły wyższej jako wsparcia w pracy nad sobą. Chociaż siła wyższa jest tutaj terminem takim ogólnym, opartym na 12 krokach.
W tym okresie też terapii odwykowej rozpoznajesz, uznajesz fakt własnej bezsilności wobec alkoholu, dopuszczasz wizję życia trzeźwego, zaczynasz zauważać, że nie masz kontroli nad piciem, budujesz świadomość swojego problemu zależnie od alkoholu, leczysz farmakologicznie uszkodzenia różnego typu, budujesz świadomość problemu zależnie od alkoholu. Oczywiście często pierwszym etapem tego leczenia odwykowego jest detoksykacja, odtruwanie, przerwanie ciągu picia. Kiedy rozpoznajesz swoje uzależnienie, wchodzisz w drugą fazę rehabilitacji. Korzystanie z indywidualnych, grupowych form pomocy psychologicznej, chodzenie na meetingi, terapia indywidualna, grupowa. Zaczynasz troszczyć się o swoje zdrowie, kondycję fizyczną, nawiązujesz kontakt z rodziną i zachęcasz do bliższych, jeżeli jest potrzeba, do psychoterapii małżeńskiej, rodzinnej. Zaczyna się praca nad rozwojem osobistym w grupach samopomocowych, na przykład AA. Zaczynasz dbać o swoją higienę psychiczną, rozładowywać napięcie psychiczne w sytuacjach stresowych w sposób konstruktywny i bezpieczny. Budujesz poczucie swojej własnej wartości. No i umacniasz się w dążeniu do trzeźwości poprzez korzystanie z różnych form wsparcia, również ambulatoryjnego leczenia. Zaczyna zmieniać się koncepcja Twojego życia. Zaczyna się również okres samorealizacji. Zaczynasz angażować się w pomoc innym ludziom, zwiększasz zainteresowanie swoje. Zaczynasz robić coś pożytecznego, dobrego w życiu. Naprawiasz swoje więzi rodzinne, w pracy. Pracujesz nad ulepszeniem życia rodzinnego. Dbasz o integrację rodziny. Uczysz się bycia na trzeźwo w różnych sytuacjach towarzyskich. I również w twórczy sposób wykorzystujesz czas wolny. Dopiero w tym momencie zaczyna się rozwój osobisty i trzeźwienie. Pełna akceptacja trzeźwości i abstynencji. Zmiana stylu życia. Zwrócenie się do nowych wartości ideałów. Po co te wszystkie informacje? Po co mówię o tych fazach? Przede wszystkim chcę, żebyś sobie uświadomił, czy uświadomiła, że uzależnienie jest osobą postępującą, jest chorobą postępującą. Możesz tylko zahamować jej rozwój. Nie masz powrotu do kontrolowanego picia. Nie możesz cofnąć się, jeżeli chodzi o fazę uzależnienia. Leczenie może zacząć w każdej fazie choroby. I są punkty kluczowe przejścia w kolejną fazę uzależnienia. Tutaj jeszcze raz powrócę do tematu betoniarki, do mechanizmu przerwa w piciu, bud alkoholowy, leczenie kaca i śmierć. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to bardzo trudny okres w życiu. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy mówią, alkoholik to osoba, która spada na samo dno, a więc rzeczywiście jest w fazie chronicznej, czyli zaczyna kraść, zaczyna pić alkohol niekonsumpcyjny, wynalazki, fikołki, zaczyna tracić rodzinę, pracy, pojawia się delirium, padaczka i inne choroby somatyczne. Myślę jednak w ten sposób, że każdy ma swoje własne dno. Twoim dnem może być dowolna z faz uzależnienia. Jak mogę zrozumieć dno? Jak ja to rozumiem? Dla mnie dnem w przypadku uzależnienia jest zetknięcie się z własną bezsilnością i walnięcie głową w mur. Oczywiście to jest przenośne, ale jeżeli zauważysz, że coś Tobie nie pasuje, że tracisz chęć życia, tracisz radość, zadowolenie, tracisz coś ważnego, może to jest moment, żeby się zatrzymać. Nie mówię, że od razu iść na detoksykację, na głęboką psychoterapię, ale chociażby się zatrzymać. Może skorzystać z jakiejś grupy motywacyjnej, może porozmawiać z kimś o tym, co może zrobić ze swoim uzależnieniem. Ale na pewno się zatrzymać. Podczas jednej z rozmów z terapeutami, z jedną z terapeutów, rozmawiałem o umiejętności zatrzymywania się. Jest takie przekonanie, ja też swego czasu takie przekonanie miałem bardzo głęboko ukryte w sobie, że kto stoi w miejscu, ten się cofa. Że właściwie powinien cały czas przejść do przodu, a nie stać w miejscu. Usłyszałem wtedy od Iwony wspaniałe dla mnie, bardzo istotne słowa. A co by się stało, gdyby stał nad przepaścią? Czy wtedy zatrzymanie się byłoby cofnięciem? Czy musisz dojść aż do betoniarki, aż do fazy chronicznej, żeby zauważyć, że coś nie tak jest w twojej relacji z alkoholem? A może wystarczy się zatrzymać, przyjrzeć, pójść na rozmowę do poradni, terapii uzależnień. Zastanów się, zachęcam do tego serdecznie. Jeżeli w jakikolwiek sposób ten film Tobie pomógł, cieszę się, jestem zadowolony. Do zobaczenia podczas kolejnego filmu.
Zapraszam na swoją stronę www.dariuszdopierala.pl i do subskrypcji mojego kanału. Możesz również dodawać komentarze do moich filmów. Dziękuję i pozdrawiam.